Witam wszystkich obserwatorów kanału Żar Pan Żur, a dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić na odporność syrop z tymianku i gorąco limojada. Potrzebujemy dobry pęczek tymianku, bez tuż zapraszam Was do mojego ogródka. Jak nie macie na ogródku, może macie w doniczce, a jak nie, to trzeba przynieść ze sklepu. Do naszego syropu będziemy potrzebować jeszcze 250 ml wody, 230 g cukru brązowego i dobry kąsek imbiru. Może być też taką wielką łyżka suszonego. Tymianek musimy teraz dobrze opłukać. Obieramy teraz świeży imbir. Ja to robię nożem, ale idzie obdropać z każdej strony małą łyżeczką. A czemu syrop z tymianku, to Wam powiem pod koniec filmu. Przygotowany imbir przecieramy teraz na tarce. Z tymianku obcinamy teraz te suche asty, żeby zostały inozielone końcówki. Do garnka wlewamy teraz 250 ml wody i wsypujemy 230 g brązowego cukru. Po rozmieszaniu cukru cała ta mikstura musi nam się teraz 10 minut dobrze poważyć. Po 10 minutach wsypujemy nasz imbir i dodajemy tymianku. Wyłączamy teraz ogień, przykrywamy deklem i dajemy się tym uparzyć tak przez pół godziny. Po 30 minutach na cedzitku kładziemy tetrowy powijok i przelewamy nasz syrop. Wszystko teraz dobrze wyciskamy, jak bajtlik przed wypłatą. Wszystko przelewamy teraz do flaszki albo do krauzy. Ważne, żeby szło to zawrzeć. Tak przygotowany syrop może stać nawet do miesiąca w lodówce.
Teraz wam pokażę, jak z naszego syropu idzie przygotować gorące limoniada. Rozgniatamy w całości naszą cytrynę, co by popuściła nam więcej soku. Sok wciskamy do kubka albo do szolki, co tam pod ręką macie. Dolewamy teraz 4 łyżki naszego syropu z tymianku. Całe zalewamy teraz wrzątkiem. Ja użył około 150 ml gorącej wody. Tymianek skutecznie wspomaga układ oddechowy, ma działanie przeciwbakteryjne i aseptyczne. Łagodzi infekcję gardła i jamy ustnej. Działa też wykrztuśnie i rozkurczowo. Wykorzystuje się go w celu wyrobu syropów na kaszel suchy i mokry. Życzę wam wszystkim dużo zdrowia, jak wam się podobało, palec w górę i subskrypcja i do następnego razu.